Mango, jako że ostatnimi czasy bardzo popularnymi stały się odcinki w stylu Q&A, stąd ja zdecydowałem się, że polecę dzisiaj z takowym nieco inaczej. Nie mam zupełnie wiedzy, co mógłbym Wam jeszcze pokazać w moich daily vlogs. Mój dzień to jest jak dzień świstaka, wstaję o godzinie 6 rano, kładę się o godzinie 2 spać, a to wszystko przez to, że rozkręcam swój biznes, rozwijam go. Mam bardzo dużo podopiecznych, których staram się dopilnować i robię to sam. Absolutnie nie ma tam żadnej robotyki, automatyki. To jest troszeczkę mój błąd. Mógłbym zainspirować się kolegami po fachu i wprowadzić takie systemy automatyczne do mojej działalności. Aczkolwiek chcę, żeby każdy otrzymał jak najlepszej jakości usługę, żeby każdy plan był dotknięty przeze mnie, żeby każdy plan był przeze mnie skonstruowany i dopilnowany, żeby moi podopieczni prezentowali najlepszą formę, czy to na scenie, czy to na plaży. Bez względu na to, jakie są cele moich podopiecznych, każdy musi wyglądać super, bo każdy podopieczny będzie moją wizytówką. Odbiłem troszeczkę od tematu. Moi drodzy, dzisiaj lecimy sobie z Q&A z takiego oto pięknego miejsca w Bielsku Białej, Sushi Samurai. Dokładnie. Lecimy sobie z naszym Q&A-em. Jedna z lepszych knajp sushi w Bielsku. Zrobię sobie taki ranking za jakiś czas, żeby powiedzieć Wam, gdzie można dobrze zjeść. Tutaj w naszych okolicach, gdybyście się zjawiali na konsultacji u mnie, oczywiście w Syndykat Sport Center, będziecie wiedzieli, gdzie możecie się udać, gdzie możecie zjeść dobrą pizzę, gdzie możecie zjeść dobre sushi, gdzie możecie zjeść dobrą golonkę. Wszystko będę testował dla Was na wizji i będę Wam dawał oczywiście znać. No cóż, pierwsza odpowiedź na pierwsze pytanie już padła. Jaki jest mój ulubiony cheat meal? Właśnie sushi. Dokładnie. Pełnowartościowy posiłek, który zawiera w sobie wszystkie makroskładniki. Białko, tłuszcze, węglowodany. Wprawdzie te wszystkie proporcje są nieco popertane, bo tłuszcze i węglowodany i białka, nie do końca wiemy, co tam tego wszystkiego jest, ale przynajmniej są to składniki takie czyste, organiczne, nie przetworzone, przynajmniej nie powinny być przetworzone, bo jeśli sushi jest przetworzone, to już się takowym nazywać nie powinno. Skracając tą odpowiedź do minimum, sushi, mój ulubiony cheat meal. No i Wam polecam też. Drugie pytanie to pytanie odnośnie środków bardzo popularnych w tych czasach. Właściwie swoją popularność zaczął już zyskiwać parę lat temu. Środki, które nazywają się SARM. Sarmy tak zwane. Co ja o nich sądzę? Słuchajcie, skracając moją odpowiedź. Sarmy nie są przebadane. Nie wiemy, czego się dokładnie po nich spodziewać. Wiemy, że na przykład po osterynie możemy otrzymać jakiś fajny wpływ na nasze stawy. Może mogą te stawy się lepiej regenerować. Przenosi się też jakoś to w pośredni sposób na wyniki siłowe i tak dalej. Aczkolwiek są to rzeczy naprawdę nieprzebadane i grom moich znajomych, podopiecznych, którzy stosowali sarmy, ja oczywiście poleciłem, żeby to zaprzestali, bo to są rzeczy, na których nie mam specjalnie wielkiego pojęcia. Są rzeczy nieprzebadane, nie wiemy, czego się po tym spodziewać. W przypadku sterydów anabolicznych, androgennych możemy pewne skutki uboczne wyprostować odpowiednimi działaniami, gdzie przy sarmach to na dobrą sprawę nie wiemy, jak za to się zabrać. Wiemy, że gdy na przykład przy stosowaniu testosterony, gdy prolaktyna albo estradiol idzie nam w górę, możemy użyć pewnych substancji, które tą prolaktynę bądź estradiol, bądź inne parametry zbiją do normy. W przypadku sarmów nie wiemy, to jest jedna wielka loteria, stąd nie polecam absolutnie. Kolejne jest jedno z takich bardziej popularnych pytań, to jest oczywiście pytanie o ramiona. Jak zrobić, żeby one urosły, jak zrobić, żeby ich obwód się zwiększył, jakie metody treningowe, częstotliwość treningowa. Otóż z ramionami to jest sprawa nieco skomplikowana. Jedna jest zasada, pamiętajcie, mały mięsień trenujemy mniej, duży mięsień trenujemy więcej. Mięśnie bicepsu, tricepsu, mięśnie ramion ogólnie to są bardzo małe mięśnie, których nie powinniśmy przetrenowywać. Stąd takie podejście jak trening codziennie albo co drugi dzień, 3 razy w tygodniu, na dużej objętości, nie przyniesie nam żadnych absolutnie pozytywnych skutków. Bardziej sprawdza się niedotrenowanie tych mięśni, trenowanie na przykład mocno, bardzo mocno, na dużych ciężarach i później dajemy takim ramionom odpocząć przez 2 tygodnie, nawet 3 tygodnie, nie robimy z nimi absolutnie nic.
teraz mięśnie i tak będą stymulowane podczas treningu pleców, czy podczas treningu barków, czy klatki piersiowej, stąd nie ma absolutnie potrzeby zabijania tych ramion na każdej sesji. Pamiętajcie, to są bardzo małe mięśnie, do których wzrostu i stymulacji potrzebne są tylko delikatne bodźce. Takie szokowanie, trenowanie codziennie doprowadzi tylko i wyłącznie do stanów zapalnych, stąd nie łudźcie się, że to Wam pomoże. Oczywiście, jeśli już jesteście bardziej zaawansowani, Wasze ramiona doszły do takiej tej magicznej cyfry 50 cm i to jest bardzo często taka granica, którą ciężko jest przekroczyć, wtedy w ruch wchodzą różnego typu środki Side Enhancement Oils, czyli coś w stylu syntolu, rzeczy, które mogą uwydatnić, wypuklić, zbudować takie zbliznowacenie w mięśniu. Poprzez to, że to zbliznowacenie tam powstaje, również tworzy się taka dodatkowa tkanka, która jakby powiększa obwód tych ramion, ale to już jest taki troszeczkę temat na dalsze lata, na dalsze plany, więc póki co na razie nie przetrenowujcie ramion, na pewno będziecie zadowoleni z efektu. Kolejne pytanie to pytanie odnośnie jak poprawić swoje libido. Odpowiedź jest prosta. Zmień kobietę. Nie ma prawa, żeby twoje libido było niskie, ale jeśli już jest, bo namieszałeś coś w hormonach, wziąłeś testosteron i wbiłeś go tam, gdzie nie trzeba, bądź zastosowałeś środki, które spowodowały, że kaktus zwiędł. Jak może kurwa kaktus zwiędnąć? Wytłumaczcie mi to. Musicie udać się do endokrynologa. To jest jedyna sensowna odpowiedź, jaką mogę Wam dać. Nie będę Wam dawał jakichś innych magicznych reguł. Gdybym był hardkorowym piwniczanym koksem, powiedziałbym, przywalcie więcej testa, ale tak się nie stanie. Udajcie się do endokrynologa, który pomoże Wam wyprostować wszystkie wyniki, tak żeby kaktus ożył i zakwitnął. Jedno z takich pytań na czasie, które w sumie wykreowałem ja w swojej głowie, bo jest duża nagonka na naturali, na pseudonaturali, na gości, którzy stosują dopingi, mówią, że dopingi nie stosują. Otóż, czy kulturystyka kiedykolwiek stanie się sportem olimpijskim? Moje zdanie jest proste. Odpowiedź jest prosta właściwie. Nie. Nie ma takiej opcji, a jeśli już się to stanie, naprawdę to będzie jeden wielki cyrk. Każdy będzie się chował po kiblach, będzie kombinacji, jak te testy poprzechodzić, żeby to było wszystko do zrobienia. Naprawdę dla mnie pojęcie trochę żenujące, sport olimpijski, no nigdy ten sport olimpijski nie będzie. No, jeśli tak się stanie, tak jak powiedziałem, będzie to okraszone całą masą różnych kombinacji wokół tego, jak tutaj pewne testy poprzechodzić, nie poprzechodzić, w ogóle cuda na kiju. Zresztą tak jak to ma miejsce w każdym innym sporcie, nawet w szachach, uwierzcie mi, to jest zabawne. Moim zdaniem, jeśli się stanie, to będzie komedia, ale podejrzewam, że się nigdy nie stanie. Przepraszam. Słuchajcie, jako że zbliża się sezon startowy, już za niedługo pierwsze zawody w Polsce, takie jest takich bardziej istotnych, to będzie FIWE, na których wystartuje sporo z Was. Po zawodach na pewno wystąpi coś takiego jak efekt jojo, odbicie anaboliczne. Dla niektórych, według niektórych to jest odbicie anaboliczne. Może takowym być, jeśli to zrobimy w odpowiedni sposób. I stąd pytanie od wielu osób, jak zrobić, żeby wyprowadzić tą formę z tej diety i zachować się jakby w jak najlepszy fason, jakby wprowadzając normalną ilość kalorii, taką, żeby nasz deficyt nie był już deficytem, żeby wejść na ten poziom zero, nasze zapotrzebowanie kaloryczne było pokryte, a żeby ta forma w dalszym ciągu była super. Otóż skracając to bardzo, przede wszystkim musicie wszystko robić stopniowo. Tak jak samolot ląduje bardzo stopniowo, tak i stopniowo startuje. Nie ma czegoś takiego, że samolot startuje pionowo i nabiera od razu wielkich prędkości. Wszystko musi być robione tak, jak do diety podchodziliśmy, redukowaliśmy te kalorie, tak samo stopniowo powinniśmy je wyprowadzać w drugą stronę. I teraz jest trik. Dla wszystkich kumaty, którzy liczą na progres i oczywiście nie są słabymi dupami, które oczywiście pierwsze co widzą po starcie, to jest podjadanie jakichś batoników, chipsików, innego badziewia. Takie osoby wyindują tą kalorykę nieco wyżej niż w poprzednim okresie masowym. Czyli powiedzmy, jeśli zaczynaliście redukcję z ilością 400 g węglowodanów, przygotowując się do kolejnego startu, staramy się wywindować tą kalorykę nieco wyżej, tak żeby już powiedzmy przy 500-600 g węglowodanów ta nasza forma była bardzo podobna do tego, co mieliśmy przy 400 g węglowodanów. W ten sposób
jest duża szansa na to, że ta redukcja będzie zwyczajnie dla nas bezbolesna. Metabolizm przyspieszy, będzie cały czas trzymał się na wysokim poziomie i uszczuplając delikatnie tą kalorykę, będziemy w stanie osiągać w dalszym ciągu super efekt. Stąd bardzo powolutku wchodzimy w dietę i powolutku z niej wychodzimy. Nie żadne obżeranie się po zawodach, okno anaboliczne, teraz muszę żyleć, wybuchnę. Słuchajcie, w większości to będzie tylko i wyłącznie woda i tłuszcz. Nie stanie się tak, mięśnie niestety nie da się zbudować kilku kilogramów w miesiąc. Nie ma takiej opcji. Jedyne co, to będzie zwykły przyrost wagi, wody, tłuszczu. I'm sorry. Maybe I disappoint you, but I don't give a shit. Kolejne pytanie zadała pewnie jakaś pani. Pytanie odnośnie mnie i moich preferencji, jeśli chodzi o kobiety. Oczywiście zaznaczam, jeśli chodzi o kobiety. Jakie kobiety preferuję? Otóż wiecie, ja sobie bym teraz mogę kurwa popreferować. Mam tego faka na ręku, GPS-a. Jak się kurwa za bardzo, jak sobie za bardzo popreferuję, to mnie prądem kopie. I dupa z preferowania. Ale gdybym był kawalerem, cofiąc czas wstecz, przede wszystkim kobiety piękne. Kurwa, no nie mógłbym mieć kaszalota. Przepraszam wszystkie kaszaloty, ale niestety, no nie mogę mieć kaszalota. Kobieta musi być piękna, zjawiskowa, tak jak moja żona, która mnie uwiodła. Po prostu jedna, jedyna musi mieć piękne stopy, przede wszystkim, bo mam fetysz stóp. Jak widzę u kobiety, że jest piękna, nogi długie, wszystko, tyłek wystaje jak melonik i ma chyba stopy jakieś takie, palce pozakładane, jeszcze ma grzybice do tego, to człowieku spitalam jak Speedy Gonzales. No, bardzo szybko, w każdym razie. Kobieta musi być piękna, inteligentna, musi być wyjątkowa, musi mnie wspierać, musi być taka bardziej po mojej stronie, a nie po stronie psia, psiłek i koleżanek, bo takiej sytuacji sobie specjalnie nie wyobrażam. Jak może być tak, że żona robi mężowi jakieś psikusy, fikusy, a zrób mu tak, podłóż mu tam świnie, weź mu tam pieniądze, weź kredyt na niego, wyjedź z Pedro na wczasy, niech będzie zazdrosny. Takiego wała, takich kaszalotów nie chcę widzieć. Kobieta musi być piękna. Ja tak już powiedziałem, no to ja sobie mogę popreferować. Tego bym pokazał. Mam tego na ręku. Nie da się z tym nic zrobić. Nie da się ściągnąć, bo palec spuchnął i to jest wszystko kurwa specjalnie przewidziane. Poszła do wróżki. Powiedziała, niech mi pani powie, co mam zrobić. Wróżka zaznaczyła, weź sobie mniejszy pierścionek, bo ten kutas zgrubnie. I tak się stało. No niestety dupa. Dobra, moi drodzy, to było na tyle w tym krótkim Q&A. Pamiętajcie, pod tym filmikiem piszcie sobie, jakie chcecie pytania i będę po prostu leciał na żywo. Będę miał listę i sobie będę leciał z każdym pytaniem. Odpowiem na każde. Nie ma znaczenia, co tam napiszecie, odpowiem na wszystko. Dlatego piszcie, jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, jakie mam zdanie na pewne tematy. Mogę być kontrowersyjny. Może się Wam to spodoba, może nie. Dlatego zapraszam do komentowania, wpisywania w komentarzu oczywiście Waszego pytania na temat, jaki chcecie, zaznaczam, jaki tylko chcecie i będę odpowiadał. Co tydzień wprowadzam taką sesję na stałe, bo już tak kurwa kiedyś wprowadzałem, przestawałem. Teraz obiecuję, tydzień w tydzień lecimy z Q&A. Pytajcie i widzimy się następnym razem. Z tą ręką, dobry numer, nie? I zobaczcie. Q&A kończymy w takim oto stylu. Sushi, przywitaj się.